imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 22 czerwca 2022 roku witam Was bardzo serdecznie z Kościoła Świętej Trójcy w Skoczowie. A chcę Was powitać słowami. Słowami dnia dzisiejszego są to słowa z drugiej Księgi Mojżeszowej z 20 rozdziału z 3 wiersza, gdzie czytamy: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jak również słowem z Ewangelii według świętego Jana z 6 rozdziału z wierszy 68 i 69. Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Drodzy, każdy człowiek poszukuje dla siebie celów, które nadają naszemu życiu sens. Wyznaczamy sobie różne cele i dla nich wyznaczamy też pewne okresy, okresy czasu ich realizacji. Jednak nie zawsze udaje nam się te nasze cele zrealizować, gdyż nagle zmienia się nasza perspektywa postrzegania własnej sytuacji. Zmienia się nieraz rzeczywiście ta nasza sytuacja i nagle cel, który sobie wyznaczyliśmy, przestaje być dla nas atrakcyjny, interesujący i całkowicie znika motywacja do jego osiągnięcia. Niejednokrotnie, nawet osiągając jakiś cel, cel przez siebie wyznaczony, później czujemy się rozczarowani, bo okazuje się, że nasze oczekiwania względem celu były zupełnie inne, albo i znaczenie celu się zdeaktualizowało. W usłyszanych przed chwilą słowach z Ewangelii według Janowego przekazu słyszymy pytanie Piotra skierowane do Bożego Syna. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Apostoł Piotr ukazuje, że Jezus z Nazaretu nadaje jego życiu, życiu uczniów, sens. On jest celem ich życia, gdyż Piotr jest w stanie złożyć wyznanie o Jezusie, że jest jedynym Zbawicielem, że w Nim jest wieczne życie. Dla Piotra nie ma innej alternatywy. To Zbawiciel nadaje jego życiu sens. A jak jest z nami? Gdzie my odnajdujemy sens naszego życia? Czy rzeczywiście Bóg, Boży Syn, stoi w centrum tego naszego życia? Jest tym, który stoi na pierwszym miejscu? Czy w Nim widzimy naszego Zbawiciela, który jest stały i niezmienny? Bóg w pierwszym przykazaniu, którego też treść usłyszeliśmy, przypomina nam, że chce być tym, który jest sensem i celem naszego życia. On mówi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bóg przestrzega, gdyż chce nas chronić przed rozczarowaniem. To jedynie Bóg jest wierny wszystkim swoim obietnicom. To jedynie Bóg jest stały i niezmienny, gdyż On jest wieczny. I patrząc na osobę biblijnego Hioba, widzimy człowieka, który wytrwał przy Bogu, pomimo spadających nań ciężkich doświadczeń. Można powiedzieć, że Bóg dla Hioba był sensem, centrum jego życia. Podobnie dla Eliasza, który stając na górze Karmel bezgranicznie zaufał Bogu. A co stało się wówczas z prorokami Baala?
Bóstwem, przy którym oni stali, byli rozczarowani. Jak często my rozczarowujemy się tym, co wybieramy jako priorytet i stawiamy przed Bogiem. Czasami czerpiemy chwilowe szczęście, ale niejednokrotnie później następuje głębokie rozczarowanie i pojawia się pytanie, co dalej? Trwaj w Panu, gdyż On jest wiernym swoim obietnicom, gdyż On pragnie być ze swoim ludem. Amen. Pozostańcie z Bogiem.